Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Ja dzisiaj do Was przychodzę po długim czasie, gdyż jak wiecie, dopiero co wróciłam z Polski. Dzisiaj przygotowałam dla Was obiecany film i będzie to Q&A. Ja tutaj wybrałam 20 pierwszych pytań. Kolejne pytania pojawią się w kolejnym odcinku. Ten film by był bardzo długi, gdybym ujęła tutaj wszystkie Wasze pytania. Ale zanim jeszcze przejdę do Q&A, chciałam tutaj w tym filmie również zawrzeć Wasze pozdrowienia, o które prosiliście mnie przez cały tydzień. I może tutaj przeczytam osoby, które prosiły mnie o takowe pozdrowienie. Pierwszą osobą jest Akacja Brosi. Jest to dziewczynka, z którą bardzo dużo piszę na Snapie. Bardzo Cię pozdrawiam i dziękuję, że jesteś codziennie ze mną. Kolejna osoba jest to Kalina Wnuk. Następnie Wika13, Maciek Czarniak, Monika Kordalska, Kinga Koza, Tomek Jestem, Weronika Szymańska, Sernik143, Olivia TV, Milena Grigorian. Prosiła mnie, abym pozdrowiła całą Warszawę i klasę 5A, więc ja pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie. Pozdrawiam również Oliwię Adamczyk i jej siostrę Laurę, Tomasza Mioduszewskiego, Gabrysie Misie, Domi XD, Bartka Kenar. Nina Poniatowska prosiła mnie, abym pozdrowiła jej siostrę Maję Poniatowską i brata Kubę. Także pozdrawiam bardzo gorąco. Kolejna osoba jest to Klaudia Knys, Wika Wiktoria, Wiktoria Koszałka, Graham Kacper, Wiktor Kulik, Karunia 1230 i ostatnia osoba jest to Zuzia Wojtaś. To były wszystkie osoby, które prosiły mnie w tym tygodniu o pozdrowienie. Jeśli chcecie być pozdrowieni na moim kanale, piszcie do mnie, ja w kolejny poniedziałek na pewno Was pozdrowię. Może teraz do Waszych pytań. Pierwsze pytanie z Q&A to: ile masz lat? Ja w tym roku za miesiąc skończę 26 lat. Drugie pytanie: czy zamierzasz mieć dzieci? Jeszcze nie wiem. Myślę, że jak będą, to będą. Chyba tak. Myślę, że chyba tak. Trzecie pytanie: gdzie pracujesz? Ja pracuję obecnie w restauracji. Pytanie czwarte: czy zamierzasz nagrać polskie zdrapki? Oczywiście, że zamierzam. Kupiłam dla Was właśnie cały stos, także piszcie mi tutaj, jakie chcecie zobaczyć w każdym odcinku. Ja już dzisiaj dla Was pewnie nagram na jutro jakieś z Was proponowane zdrapki, także no na pewno będą one się tutaj teraz bardzo często pojawiały na moim kanale. Pytanie piąte: czy zrobisz film, gdzie pokazujesz swój dom? Tego jeszcze nie wiem. Jeśli więcej osób będzie chciało, to na pewno nagram taki film. Jednakże tutaj mieszkam w Niemczech w takiej malutkiej kawalerce, więc za wiele tutaj do pokazywania nie będzie. Mogę też nagrać dla Was mój dom, który mam w Polsce. Jest on znacznie, znacznie większy, gdyż to jest cały dom. Mam i więcej pokoi, i podwórko. Także na pewno taki film byłby bardziej ciekawy. Pytanie szóste: czy gdyby ktoś powiedział Ci 3 lata temu, że zostaniesz youtuberką, uwierzyłabyś? No pewnie, że tak. Ja od zawsze chciałam nagrywać, ale jakoś zawsze mi to nie wychodziło. No nie mogłam się przemóc do nagrywania takich, wiecie, normalnych vlogów. Dlatego chyba też zaczęłam od zdrapek, gdyż tutaj za dużo nie trzeba mówić, więcej się pokazuje i jakoś tak obyłam się z kamerą i teraz mi to znacznie łatwiej przychodzi. Ja oglądałam od bardzo dawna filmiki na YouTubie, zawsze chciałam to robić, dlatego myślę, że na pewno bym w to uwierzyła. Pytanie siódme: od ilu lat, miesięcy masz kota? W moim domu rodzinnym w Polsce od zawsze były koty i to w bardzo dużej ilości. Teraz mamy chyba ich około 13. To nie jest tak też, że po prostu my zawsze chcieliśmy mieć tak dużo kotów. To są po prostu koty, które się przybłąkały, ktoś je wyrzucił. I tak zawsze się składa, że te wszystkie koty z całej miejscowości schodzą się zawsze do nas. No i u nas zawsze zostają, gdyż mój tata mówi: jeden w tom czy w tom nie zrobi dużej różnicy. No i takim sposobem mamy ich ponad 10. Ja tutaj mam mojego kota, mam go od końca października zeszłego roku, niezbyt długo. Chcę przywieźć sobie jeszcze moją kotkę z Polski, ale nie wiem, czy ona mi się tutaj przyzwyczai, gdyż jak ja wspominałam, mieszkam tam w domu z dużym podwórkiem, tam ona sobie chodzi, a tutaj musiałaby być cały czas zamknięta w domu i nie wiem, czy by się przyzwyczaiła, waham się nad tym.
Myślę, że jeśli bym się zdecydowała, to pewnie bym zrobiła to zimą, gdyż ona zimą praktycznie w ogóle nie wychodzi na dwór, wychodzi tylko, żeby się załatwić i wraca z powrotem. No i tutaj oczywiście też musiałabym ją przyzwyczaić do kuwety. Ale bardzo bym chciała ją tutaj przywieźć z tego względu, że ja tutaj mam jednego kota i na pewno byłoby mu o wiele weselej, gdyby drugi kot tutaj się pojawił, dlatego może i będę miała niebawem drugiego. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor jest to, myślę, że na pewno czarny, gdyż jeśli chodzi o spodnie, zazwyczaj noszę czarne. Lubię też czerwony i różowy. I w sumie też takie ciemne kolory, jakiś granat, niebieski. To by były moje ulubione kolory. Jaki jest Twój ulubiony sport? No to tak jak kiedyś wspominałam, przez ponad 10 lat biegałam, dlatego lubię bieganie, ale też lubię pływać. Zawsze też chciałam spróbować skakania o tyczce, także ja tutaj się nie zamykam w jednym sporcie, lubię wiele sportów, ale bardziej takie indywidualne, gdyż za takimi drużynowymi sportami niezbyt przypadałam. Pytanie 10. Czym obrabiasz filmy? Ja obrabiam najzwyklejszym, prostym programem darmowym, jest to Windows Movie Maker. Pytanie 11. Czy masz jakieś dzieci? Jeszcze nie mam, nie dorobiłam się, może kiedyś będę miała. Pytanie 12. W jakim mieście będziesz w Polsce? Ja pochodzę z miejscowości między Łebem a Lęborkiem. No i oczywiście większą czasu spędzam w Lęborku, gdyż to miasto i tam zakupy, wszelkie sprawy, załatwianie to tam. Łeba oczywiście, no bo to ze względu na morze. Pytanie 13. Czy masz jakieś plany robić konkursy lub rozdania? No oczywiście, że mam. Jeden konkurs dopiero niedawno zakończył się, także no pewnie niedługo pojawi się kolejny. Pytanie 14. Ile jesteś już w Niemczech? W Niemczech jestem od 1 marca ubiegłego roku, więc już ponad rok tutaj jestem. Pytanie 15. Dlaczego pojechałaś do Niemiec? Ja do Niemiec pojechałam za moim chłopakiem, on tutaj przyjechał pierwszy ze względu na pracę, ja do niego dojechałam. No i w sumie w pierwszym tygodniu od razu poszłam już do pracy, także można też powiedzieć, że ze względów materialnych tutaj jestem. Pytanie 16. Mieszkasz z kimś czy sama? No to tak jak tu wspominałam, dojechałam tutaj do chłopaka, więc mieszkam z nim. W sumie mój narzeczony, za miesiąc bierzemy ślub, czyli można powiedzieć, że no, z moim przyszłym mężem, no i oczywiście z moim kotem. Pytanie 17. Gdzie Ci się bardziej podoba? W Niemczech czy w Polsce? No zdecydowanie oczywiście, że w Polsce. Mojemu chłopakowi tak samo, marudził mi całą drogę, że mu się tutaj nie chce wracać. Tutaj jedyne, co mi się bardziej podoba, no to oczywiście łatwiejsze życie, większe zarobki, niższe ceny, czy to jedzenie, czy zakupy, czy po prostu odzież, przeceny znacznie większe niż w Polsce. No i chyba mi się też wydaje, że ludzie bardziej tacy mili i pomocni, ale oczywiście Polska jest to mój dom, nigdy bym go nie zamieniła na żaden inny. Teraz byłam w Polsce właśnie też dlatego, że dostałam od taty działkę i musiałam podpisać akt notarialny. Dlatego też myślę, że będę się budować i na pewno do Polski wrócę. No ale to jeszcze nie wiadomo kiedy, gdyż na dom też trzeba zarobić. Pytanie 18. Czy zamierzasz wrócić do Polski na stałe? No to tak jak wspominałam, myślę, że tak, ale też nie wiem kiedy to dokładnie będzie. Na pewno nie w najbliższym czasie, gdyż na razie do Polski nie mam do czego zbytnio wracać. Gdyż no, nie wyobrażam sobie tutaj wracać do rodzinnego domu i mieszkać z rodzicami, z rodzeństwem, wszyscy razem na kupie. Zdecydowanie bardziej podoba mi się mieszkanie samej. Pytanie 19 tutaj dotyczy również mojego kota. Jak nazywa się Twoja kotka? Moja kotka nazywa się Daisy. Jak już zaadoptowałam ją, to już miała to imię, więc ja jej nie zmieniałam. No i pytanie 20. Co skłoniło Cię do nagrywania na YouTube? No to tak jak już wspominałam, od zawsze mi się to podobało. Zdrapki najczęściej nagrywam, gdyż ja od zawsze praktycznie zdrapywałam zdrapki. Nawet jak nie miałam 18 lat, to jak nie udało mi się samej kupić, to mi czy starsza siostra, czy tata, ktoś zawsze mi kupował zdrapki. Ja to zawsze lubiłam. Dlatego, dlaczego miałabym tego tutaj nie pokazać, a tutaj pokażę Wam moją Daisy, gdy się tutaj się przybłąkała. No Daisy, pokaż się tutaj ładnie do obiektywu. Nie, Ty nie lubisz, nie? Nie lubisz, jak ktoś Cię trzyma na rękach, wolisz sobie tutaj swobodnie biegać. Uciekaj, nie gryź mi tutaj kartek.
No i w sumie zawsze też oglądałam filmiki i zawsze mówiłam, jak ja bym też chciała to robić. Dlatego właśnie to robię. Tutaj pół dnia jestem w domu sama, dlatego postanowiłam wykorzystać ten czas na YouTube, na nagrywanie filmów, na zdrabki, aby tutaj umilić sobie czas i Wam. No i w sumie przebrnęliśmy przez te pierwsze pytania. Kolejne pojawią się w następnych filmach. Jeśli macie dla mnie jeszcze jakieś pytania, to zostawiajcie je pod tym filmem. Na pewno niebawem się one pojawią. Ja tutaj nie będę przedłużać. Życzę Wam miłego dnia. Zostawiajcie łapki w górę. Kto jeszcze mnie nie subskrybuje, zasubskrybujcie mój kanał. Ten czerwony przycisk na dole ekranu. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Pa, pa!